Szanowni Państwo, okazuje się, że zostałem zablokowany na YouTube. Nie mogę nadawać ze swojego konta na naruszenie czegoś tam, nie wiem czego. Nadaję tutaj. Jest jedyna możliwość, właśnie, żebym się z Państwem porozumiał. Nie wiem dlaczego. Nie wiem co się stało. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, wszystko było w porządku, i nagle się okazało, że nie nadaje. Nie nadaje. Hej, i mówi, że nie mogę nadawać ze swojego konta. Cały czas nie potrafię powiedzieć, dlaczego, proszę Państwa. Chciałem dzisiaj powiedzieć o KNF i AmberGoldzie, dlatego że uważam, że ta afera z KNF-em jest odpowiedzią na AmberGold. Potwierdza to moje mniej więcej rzeczy, które sam. Podałem wcześniej, że przesłuchanie pana Tuska było przygotowaniem do tego typu, właśnie, afery. Pan Tusk, Ewen, w przesłuchaniu Ambergold, na Ambergold, ewidentnie powiedział na temat niektórych afer, w których pis jest zamieszany, i dzisiaj mamy w pierwszej typu, właśnie szefa KNF-u. Nie rozumiem, dlaczego tak się. Nie rozumiem również bardzo szybkiej reakcji. Ta reakcja tylko potwierdza, że wyborcza trafiła, czyli, że wyborcza zmienia tutaj urzędników. Ale dobrze, nie broniąc urzędników, z drugiej strony powiem tylko jedno, proszę Państwa. Nie rozumiem również sytuacji, w której szef jakiejś państwowej spółki, w tym momencie akurat państwowej instytucji typu KNF wzywa sobie bankiera, czyli osobę z prywatnego biznesu, podległej trochę, którą kontroluje KNF na prywatną rozmowę. To jest rzeczywiście naganne. Sam fragment ten, który został nagrany jest absolutnie naganny i trzeba tutaj i trzeba było tutaj jakoś y, zadziałać. Y, rzeczywiście i to jest absolutnie i to jest absolutnie dagadne. Następna rzecz, proszę Państwa, zróbmy i wyjaśnijmy jedno, bo te wszystkie maski od szumiacza, o którym mówi, mówił szef KNF i o którym, że tam są i tak dalej w tym pokoju, to wszystko blokuje y, wysyłanie na zewnątrz. Tak zwana kabina ciszy, czy kabina specjalna, która jest w ambasadach, która jest w niektórych instytucjach, to jest specjalna klatka, która jest robiona. Ona nie jest wygodna, odcięta od zewnątrz całkowicie i to nie jest żaden gabinet szefa. To są specjalne pomieszczenia, które są specjalnie robione i zostawmy to. Natomiast w tym momencie mogłaby tam założona jakaś maska oczymiacze, blokująca wysyłanie na zewnątrz jakikolwiek informacji. To świadczyło o, o tym, że te dwa przygotowane um, urządzenia do nagrywania, które miał za sobą prezes Banku, były przygotowane na do tego, aby wysyłać na zewnątrz sygnał, czyli ktoś gdzieś musiał być, mógł odbioru i odbierać to, co było. To zostało zablokowane, nagrał trzeci system analogowy. Nikt nie jest w stanie zablokować wideo, proszę Państwa, to jeśli nie jest to wysyłane na zewnątrz, więc nie mówmy na ten temat. Zobaczymy, co dalej powie ABW. Natomiast jeśli chodzi o komisje śledcze, to na miejscu opozycji i na miejscu rządu i tych wszystkich nie kłóciłbym się o to, czy powinna powstać jakaś komisja śledcza, czy nie na ten temat, bo, bo ja uważam, że powinna powstać jedyna komisja śledcza, jaka jest. Jaka powinna powstać to jest komisja pod tytułem Dlaczego nie ma w Polsce kontrwywiadu? Nigdy by nie doszło do tej sytuacji, gdyby był prawdziwy kontrwywiad. Także, proszę Państwa, musicie Państwo. Yy, da, da, trzeba dalej to śledzić. Zobaczymy, co będzie. Dzisiaj ostatnia informacja jest, że szef KNF podał się do dymisji, prawda? Podał się do dymisji? Trudno. Yy, widocznie wystarczyły te informacje, jakie są, żeby się podał do dymisji. Raz jeszcze powtarzam. Yy, wiąże to z przesłuchaniem wam z tym, co zapowiedział pan Tusk, to jest chyba pierwsza z tego typu. Rzeczy, która nas czeka i będzie chyba czekać. Yy... Dorate, dlaczego nie nadajesz na YouTube? Mówiłem na początku, nie nadaję na YouTube, dlatego, że YouTube jestem jakimś dziwnym trawem zablokowany. YouTube mnie zablokował. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Nie mogę nadawać, usiłuję. Cały czas usiłowałem się połączyć z YouTube, zobaczyć, co będzie reszta. Okazało się, że nie mogę nadawać na swoim kanale. Nie wiem, nie rozumiem. Yy, nie chcę się nic połączyć. Nie wiem, może dlatego, że yy, mówię za dużo, mówię za dużo. Nadaję na Facebooku na razie. Potem znajdę jakieś inne medium, w którym będę nadawał. Rzeczywiście. I czekam na to. Yy, tyle chciałem Państwu powiedzieć. Yy, proszę Państwa, to nie będzie żadna rozmowa. Muszę wyjaśnić, co się dzieje z tym YouTube. Trochę we mnie to też bije. Zobaczymy, co yy, zdarzy się. Jutro, za godzinę, za dwie, jak dojdę do, tego, do tej sytuacji, ponieważ nigdzie nawet w ustawieniach kanałów niczym nie, byłem, nie mogłem znaleźć. Otrzymałem tylko informację, że nie mogę nadawać. Nie rozumiem dlaczego, bo naruszyłem czyjeś prawa autorskie. Nie wiem, czy je pre... albo coś innego zrobiłem. Niczyich praw autorskich nie naruszyłem. Nie wiem, co zrobiłem. Zobaczymy, co będzie. No. Mniej widzów na FB, jakieś 100%. Ja wiem, że mniej widzów, ale co ja zrobię, że mniej widzów? Nie mogę, jeżeli mnie zablokowali, to co mam zrobić? Założyć nowy kanał i powiedzieć Państwu: Dobrze, założę. Założę nowy kanał i spróbuję nadać. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, pamiętajcie Państwo, to KHT będzie nadal. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób. Może nie nadawane na żywo, ale w takim razie nagrywane i opuszczane inaczej, ale to dopiero od jutra, od pojutrza. Na razie zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, yy, dziękuję Państwu, pamiętajcie o tym, żeby myśleć w tym yy, KNF-ie w kontekście Ambergolda, bo to jest retorsja i to tu Pan Tusk wyraźnie w czasie tej komisji zapowiedział. Yy, pomyślcie Państwo, no i cóż, do widzenia, do następnego razu, ile ten następny raz nastąpi, a tym razem nie nastąpił. Dziękuję bardzo.